Szanowny Panie Prezydencie, Szanowni Państwo. Dzisiejsza uroczystość związana jest z podjęciem przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Bronisława Komorowskiego, decyzji o wpisaniu nowego obiektu na listę pomników historycznych. Mówi się, że Gdynia to miasto z morza i z marzeń. I to jest chyba niesłychanie trafny tytuł, niesłychanie trafna obserwacja, bo Gdynia rzeczywiście powstała w związku z marzeniami polskimi o obecności na morzu, obecności nad morzem, w związku z marzeniami Polski o nowoczesności, w czasach, kiedy było to wyjątkowo trudne. Dlatego jest dla mnie źródłem ogromnej satysfakcji, radości, że mogłem w zasadzie ukoronować proces, który jest tutaj w Gdyni widoczny. Dbałości o te marzenia o nowoczesnej Polsce, dbałości o substancję zabytkową, ale po to, aby odważniej myśleć o przyszłości. Serdecznie gratuluję więc Gdyni, Gdynianom tego wielkiego, działającego do dzisiejszego dnia depozytu polskich marzeń o nowoczesności. Dziękuję bardzo. Wielkie dzieło naszych dziadów, naszych ojców, Śródmieście Modernistyczne Gdyni zostało wpisane na listę pomników historii. Chciałbym wyrazić wielką wdzięczność panu prezydentowi Rzeczypospolitej za ten historyczny akt. To wielki pomnik, który wystawiamy pokoleniu. Chcemy pamiętać o ich dorobku, ale chcemy także bardzo współcześnie mieć świadomość wielkiej odpowiedzialności, która także spoczywa na barkach współczesnego pokolenia. Panie Prezydencie, jeszcze raz z serca dziękujemy za ten historyczny akt. Jest on ważny i bliski sercom wszystkich Gdyni. Wielkie dzięki.